jeśli jesteśmy podzieleni, gdy idzie o nasze życie polityczne. I bardzo z tego powodu chyba wszyscy cierpimy, ale to jest fakt, jesteśmy podzieleni, to musimy mieć jakiś fundament, jakąś płaszczyznę, na której moglibyśmy się spotkać. Wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie polskim takim fundamentem właśnie są te wartości chrześcijańskie, bo naprawdę to jest mały procent jedynie społeczeństwa, które by powiedziało na przykład, że te wartości nie są bliskie, albo że w świecie tych wartości te osoby nie wyrosły, bo nawet nie podzielając całej tej, bym powiedział, otoczki pewnej religijnej budowanej wokół tego, to jednak przecież te osoby wyrosły w tej kulturze. W kulturze chrześcijańskiej, na tych wartościach, w związku z tym jest się do czego odwołać. Te wartości są tym osobom bliskie i myślę, że dlatego to jest jakaś propozycja, no, żebyśmy gdzieś spotkali się na tym gruncie i zaczęli rzeczywiście w stulecie, szczególnie niepodległości naszego kraju, żebyśmy się po prostu zwarli i razem zaczęli budować dobro naszej ojczyzny.